No, dzień dobry, witam. Już Fiat pomalutku skompletowany. Tak jak widać. Temat zderzaków, tak jak mówiłem, są drogie w zakupie, więc dostałem taki z malutkim defektem tutaj. Ale i tak jest bardzo ładny w stosunku do tego, co było. Felgi wypiaskowane, wymalowane, opony, Barumy, Brylansy 2 z rozmiarem 165 na 80, trzynastki. Cały samochód już zakonserwowany, nadkola założone. Wszystkie lampy z tyłu jeszcze dostępne, spokojnie idzie dokupić. Bagażnik również zakonserwowany. Jeśli chodzi o wnętrze, wyszła nowa deska. Stara była bardzo poniszczona. Też tutaj malutki defekt, ale tyle to jest, nic jak na te lata. Dostać dobrą deskę rozdzielczą to jest naprawdę grube pieniądze. I założyłem jeszcze tapicerek do drzwi, bo jak widać, świeżutka jest konserwacja. Chcę, żeby to wszystko jeszcze, że tak powiem, doszło. Pod sufitówkę będę robił. Za jakieś 2 tygodnie już tapicer jest zamówiony, więc tylko czas zrobić przegląd na samochód i dostarczyć do tapicera. Ta wełna jest z góry po prostu ściągnięta. Z powrotem ją tapicer przyklej. Jak widzicie, drzwi wszystko zakonserwowane również. Efekt końcowy prac praktycznie można powiedzieć już tuż jest. Antena, jak widzicie, nowa zamontowana, bo była w całkiem w innym miejscu. Dzisiaj taki element idzie kupić a za 49 zł, a gdzie niegdzie jest ponad 100, 150. No, silnik pod maską, jeszcze mam do zamontowania dwa spryskiwacze, które już zakupiłem. Pod maską jeszcze dużo się tak nie zmieniło. Tą rurę, którą widzicie, już mam nową, ale jeszcze będę gaśnik czyścił całą, więc dopiero po zakończeniu pracy założę nową tą rurę do powietrza z kolektora i dopiero tutaj komory jeszcze doprowadzę do stanu perfekcji. Myślę, że efekt bardzo ładnie wyszedł. Jak widzicie, nowe resory z tyłu weszły po regeneracji. Również czujnik cofania nowiutki założony. Linka do drzwi prawych, bo była urwana, jest też wymieniona na nową. Tą gumę, jakby ktoś miał w dobrych cenach, że tak powiem, nie przekraczających tych cen rynkowych, to mógłbym odkupić. Bo jak widzicie, u mnie również jest pęknięta. Nie chcemy tu robić jakiejś kombinacji. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Lusterka, którą widzicie, tu jest tylko lewe zamontowane, ale już dostałem komplet lewe, prawe. Więc tylko trzeba zamontować i będzie już o wiele komfortowiej się jeździło z prawym lusterkiem. No i to tyle, co na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów motoryzacji polskiej.
jak i hobbystów, zapaleńców. No i jeszcze trochę i widzimy się na jakimś spotkaniu. Do zobaczenia.